Warszawska Praga, ulica Strzelecka 8. Tego adresu Jerzy Skorupiński nie zapomni do końca życia. 53 lata temu trafił do jednej z piwnic w tej kamienicy. NKWD urządziło tutaj cele. W założeniu miał to być tylko areszt przejściowy dla żołnierzy Armii Krajowej i działaczy NSZ. Po latach wiadomo, że była to jedna z najbardziej przerażających katowni w Warszawie. Tu nie było celem ich wykonywanie wyroków śmierci. Oni tu nie karali. Oni tu się bardzo spieszyli, żeby wydobyć jak najwięcej wiadomości z osób zatrzymanych. Czasem słyszeliśmy odgłosy. To były tylko po prostu wycia ludzi bitych. Wiemy, że pierwszym użytkownikiem tego obiektu było NKWD i no, odbywały się tam normalne przesłuchania, prowadzono pracę operacyjną. To ja tak ręczę, że tam to są groby pod tym garażem. Alina Budek była mimowolnym świadkiem tamtych wydarzeń. Mieszkała wtedy na warszawskiej Pradze. Codziennie widziała nowe grupy więźniów. Wyprowadzali tych mężczyzn, to za serce było ściska, bo tam przecież był ten cały obóz. Tam było to więzienie. Jak wyprowadzali ich, to przecież ci mężczyźni to byli niepodobni do ludzi przecież, proszę pana. Piwnica przy Strzeleckiej po ponad 50 latach wygląda tak jak wtedy, kiedy maltretowano tu ludzi. Ten spacer to dla pana Jerzego powrót do czasów, kiedy był tu więziony. Minęło ponad pół wieku, a on wciąż ma przed oczami obraz człowieka, z którym siedział w jednej celi. Wezwali go na przesłuchanie i on na żadne pytanie nie chciał nic odpowiedzieć. Więc powiedzieli mu, no nie gaworisz, no pouczysz 200 pałek i będziesz liczył, po każdej będziesz liczył. Kiedy pomylisz się, to zaczynamy od nowa. Tłukli go umiejętnie tak, żeby nie stracił przytomności, żeby go nie zabić. Drzwi się z hukiem otworzyły, no i jego wepchnęli tak tu do tej piwnicy, tak w tym kierunku. To była jedna krwawa masa, fioletowa. Instytut Pamięci Narodowej walczy o upamiętnienie zakatowanych tu Polaków. Historyków oburza to, że miejsce kaźni zamieniono w składy złomu i starych mebli. Te ślady kompletnie niezatarte, to zresztą jest taki asumpt do zastanowienia się, jak lokatorzy tego budynku mogli przez kilkadziesiąt lat użytkować te piwnice, w których są ślady ludzkiego cierpienia i im to jakoś nie przeszkadzało. Historycy mają związane ręce, żeby uzupełnić dokumentację, muszą dostać się do wszystkich piwnic. Krystyna Kalbarczyk, która od 10 lat jest na Strzeleckiej dozorczynią, mówi, że wielu obecnych mieszkańców kamienicy ma powiązania z byłymi funkcjonariuszami bezpieki i w historycznym śledztwie na pewno nie pomogą. No boją się, po prostu boją się, częściowo brali tu udział. Częściowo, bo to wdowy po byłych esbekach, po uwłaszczeniu właścicielki mieszkań i piwnic. Próbowaliśmy poprosić o otwarcie byłych cel, bezskutecznie. Piwnica przy Strzeleckiej to jedno z wielu miejsc kaźni na warszawskiej Pradze. Polacy ginęli też w więzieniu na Namysłowskiej, w budynku obecnego liceum imienia Władysława IV i budynku dyrekcji PKP. Prawie pośrodku tych miejsc wznosi się dumnie pomnik braterstwa i przyjaźni polsko-radzieckiej. Niewątpliwie jest w tym coś symbolicznego. Tak się bowiem składa, że jest on otoczony praktycznie z każdej strony przez obiekty, w którym czy to sowieckie, czy polskie władze bezpieczeństwa zajmowały się represjonowaniem obywateli polskich. Postawiła to PRL-owska władza ludowa tak zwana, która była czymś gorszym od targowicy, bo to był zespół wrogów. Pomnika rozebrać się nie da. Polskę obowiązuje traktat o ochronie miejsc pamięci. Na budynku przy Strzeleckiej nie ma nawet tablicy upamiętniającej dramat przetrzymywanych tutaj więźniów. Wrażenie pozostało do końca życia i ja ten obraz mam w oczach, bo to w dwudziestolatka zapada i to tego człowiek się nie pozbędzie.